Kłaniam się Państwu w piątkowy poranek. Ważny dzisiaj dzień piłkarskie derby Poznania. 33. w historii, licząc wszystkie rozgrywki 18. w ekstraklasie. Lech, warta. W naszym studiu Radosław Nawrot, dziennikarz, pisarz, autor książki Góra Kościuszki. To za chwileczkę. Dzień dobry, witam Pana serdecznie. Dzień dobry, bardzo mi miło. Kłaniam się Państwu, kłaniam się Tobie. Ja wiem, że wysiadłeś już z tramwaju Dziennikarstwo Sportowe na przystanku Pisarstwo, ale nie wierzę, że jakiś kawałek duszy tobie nie drga w takim dniu jak dzisiaj, kiedy są derby poznania. No, oczywiście, że drga. No, ja jestem teraz dziennikarzem przyrodniczym, piszę w Zielonej Interii o przyrodzie, ale zdarza mi się pisać o sporcie i jakby ten sport jest mi bliski. Chodzę na. Na mecze Lecha i Warty. Akurat dzisiaj niestety na derbach być nie, nie mogę, ale jednym z powodów jest też to, że termin jest dosyć niefortunny tego meczu. Mówiłeś, że lepiej, żeby ten mecz był w niedzielę kiedyś. Ale oczywiście, że tak. Ja mam ogromne dziećmi. pretensje o wyznaczenie daty terminu tego meczu na piątkowy wieczór, bo to są jedyne takie derby w, w Polsce tego typu. Taki mecz. Powiedziałbym kolokwialnie, pod watę cukrową, pod dzieci, pod piknik, pod zabawę, pod spędzenie czasu. Jeszcze weekend ma być piękny, ma być wspaniała pogoda jak na marzec. Dlaczego ten mecz nie jest w niedzielę? E, Pytanie w, nie wiem. retoryczne. Zostawmy to mleko się rozlało. Rzeczywiście te derby. Derby Poznań są ewenementem na skalę światową. No, w pewnym w sensie. W jednym mieście dwie drużyny, które są sobą nie rywalizują. No, tak, no w, nie wiem, co można do tego porównać. Troszkę we Wrocławiu, może śląc ze ślędzą, ale to nie jest ta skala. To no, nie jest ta Lumin, skala. To jest Lubin i z kolei tak, są derby tak. Dolnego Śląska. Tak, z po prostu Lex Wartą nigdy nie wchodziły sobie w drogę. Często się mijały w rozgrywkach. Kiedy Warta była w, w najwyższej Lidze, to Lecha tam nie było i odwrotnie. W związku z czym nie wytworzyły się jakieś takie antagonizmy. To jest trochę, Językiem przyrodniczym zajmują różne nisze pokarmowe. O. Widzę, że rzeczywiście przeszedłeś na zieloną stronę dziennikarstwa. Czy na świecie gdzieś jest taka sytuacja, że w jednym mieście się po prostu nie zwalczają? No bo jeżeli zobaczymy. Tak jak ja patrzę na katalog tych największych derbów światowych, to to wszędzie jest krew pod łzy. To są wielkie wojny piłkarskie. To się zdarza w takich miejscach, w których ten drugi zespół jest troszkę mniejszy i zupełnie inny niż ten gigant. Nie wiem, w Hamburgu, powiedzmy, HSV St. Pauli. E, czy, Ale czy też się nie kochają. Też jest? jakoś się specjalnie kochają. Natomiast Poznań jest pod tym względem specyficzny, dlatego że tu się pielęgnuje też te relacje. Bardzo mi się podoba, jak Lech nazywa Wartę swoją starszą siostrą, a, a Warta Lecha młodszym bratem jak sobie prawią komplementy, to jest świetne. Henryk Czapczyk, były piłkarz i Warty, i Lecha Poznań, słynny terceta BC powiedział, że jego barwy są niebiesko-zielone, no to chyba wszystko mówi, aczkolwiek podobno nie zawsze było tak całkowicie przyjaźni. To są dwa różne środowiska. Lech wywodzi się z kręgów robotniczych. Warta to są poznańskie, lity kupieckie. Tak, tak. Potem się to zatarło. Zresztą oba te zespoły bardzo mocno oberwały w epoce stalinowskiej ehm, z, tego, z tego powodu. Henryk Czapczyk, świętej pamięci, też mi kiedyś opowiadał, że kiedy on przyszedł do Lecha, to tam były uwagi wobec niego, że oto ten Warciarz. I wtedy Edmund Białas wyszedł i powiedział, jak ktoś go ruszy, będzie miał ze mną do czynienia. Lubi się warte w kręgach kibiców Lecha również. Dlatego wydaje mi się, że na przykład na mecze Warty, gdyby one były w Poznaniu, bardzo wielu kibiców Lecha też by poszło tak gdzieś kiełbaskę obejrzeć. To kolejny de de dezyderat, który warto byłoby gdzieś tam. Zdecydowanie. Na koniec jeszcze powiem, że w tym meczu prawdopodobnie będzie dwóch kapitanów, dwóch poznaniaków. Bartusz Saramon i Kajetan Schmidt ze strony Warty. No to też, też miło, prawda? Się. Bo to się tak. rzadko zdarza. Mamy tylu cudzoziemców, że że Poznaniacy są już rzadkością w tym, w tym zestawie. To prawda. Kolejny postulat, ale kończymy ten temat. Na dniach Poznań ogłosił, że marzec już zawsze będzie miesiącem Pawła Edmunda Strzeleckiego, poznańskiego podróżnika, podróżnika z głuszyny. Mhm. Można byłoby powiedzieć, ty jesteś autorem książki o Strzeleckim. Góra Kościuszki, świeżej w grudniu wydanej. Powieści, mm. tak. Wybitny poznański podróżnik, ale mam wrażenie, że w ogóle Poznań ma szczęście do, do podróżników. No tak, ja wcześniej pisałem o, chociażby o Gasparze Dagama, czyli jeszcze mniej znanym. Albo Kazimierz Nowak. Albo Kazimierz Nowak. Tak, to są postaci troszkę przykurzone, mało znane, z wieloma białymi plamami, takie fragmenty ich życia, o których nie wiemy, co jest akurat świetną wiadomością dla pisarza. No tak. Bo tam, gdzie są białe plamy, tam wchodzi wyobraźnia. Ale nawet Strzelecki. Rok temu Sejm, Rada Miasta Poznania to był rok Strzeleckiego ogłoszony przez te organa. Rok minął, dlatego też między innymi Poznań zdecydował się teraz właśnie na to, żeby każdego roku w marcu o Strzeleckim przypominać, bo Poznań nie zna Strzeleckiego. Powiedzmy sobie to wprost. Nie zna i to jest dla mnie zdumiewające. To znaczy, jakoś to rozumiem, ponieważ nikt nie jest prorokiem we własnym kraju i Strzelecki chyba również nim nie jest. Jego osiągnięcia to są osiągnięcia wykraczające poza Poznań, poza Polskę. To jest w zasadzie postać taka światowa, bym, bym powiedział. Wiedział I nie wiem, czy Państwo pamiętacie Euro 2012, kiedy do Poznania przyjechali kibice irlandzcy i oni śpiewali o strzeleckim. Myśmy się wtedy zastanawiali o co chodzi. Mają wiele wspaniałych pieśnić kibice irlandzcy i wśród nich. Pola głodowe. Tak, tak. Te pola głodowe to jest przepiękna pieśń opowiadająca o, o, o Irlandczyku zesłanym do Australii za kradzież bodajże kolby kukurydzy w czasie głodu. I to jest pieśń, w której żona tego człowieka żegna go, mówi: Nigdy się już nie zobaczymy, ale przynajmniej nasz syn żyje, bo zjadł tę kukurydzę. I Paweł Edmund Strzelecki w czasie wielkiej klęski głodu, ja nie muszę Państwu tłumaczyć, czym jest głód i co robi z ludzi w co ich zamienia, nie tylko w, w zmarłych, ale też po prostu w, w takie walczące o przetrwanie na biologicznym, w biologicznym rozumieniu zwierzęta. I, i Strzelecki tam był, pomagał i Landczycy to pamiętają. Podobno 200 tysięcy dzieci zawdzięcza mu życie. Jest w Dublinie pewien. taki pomnik przerażający, pomnik idących wychudłych matek, które trzymają te dzieci w ramionach i chronią je, żeby nikt tych dzieci nie porwał i... Państwo wiecie, co z nimi on by się organizował pomoc, On tak? organizował pomoc Taką właśnie zbiorą, dla tych, dla tych ludzi. Tak. No tak, ale będziemy jednak przede wszystkim pamiętali go jako człowieka, który zapisał się, jak podzieliłeś, też przed programem, jedyny Polak, który występuje w koronie Ziemi. I to też jest data. Ważna. No więc właśnie, bo dzięki niemu mamy Górę Kościuszki. Kościuszko, nasz bohater narodowy. I jeżeli sobie popatrzymy na koronę Ziemi i włączymy do niej Australię, nie oceanie, bo w przypadku oceanie byłaby to jednak piramida Karsensza, Karsensza na, na Nowej Gwinei, na ale Nowej Australię, to wtedy się okaże, że nagle polskie nazwisko Kościuszko znajduje się w koronie ziemi i udało się je utrzymać do tej pory. To jest dużym osiągnięciem, bo dla Australijczyków ta nazwa jest bardzo trudna, nie zawsze zrozumiała, a jednak tak jest i to jest niezwykła historia. W związku z czym ja uważam, że Strzelecki to jest postać, jeżeli chodzi o polskich Polaków znanych w świecie, na najwyższym absolutnie poziomie. No tak, w świecie powiedziałeś. W świecie, nie, nie w Poznaniu niestety. Nie w Poznaniu i chyba nie w Polsce, dlatego ja w książce Góra Kościuszki zamieściłem taką scenę, w której Paweł Edmund Szelski spotyka się z wielką imigracją polską po Powstaniu Listopadowym w hotelu Lambert w Paryżu. I tam jest Mickiewicz, tam jest Słowacki. Tam się wszyscy spotykali. Tam, tam jest bardzo młody, ale dobrze zapowiadający się kompozytor Chopin. I wszyscy się tam spotykają. I wtedy, to jest taka scena, której chciałem pokazać, że wtedy, w tym momencie, oni byli na tym samym poziomie, a później się to rozjechało. Miskiewicza Słowackiego Chopina znają wszyscy, a Strzeleckiego zaryzykuje tezę jednak nie. Ja cały czas jestem zafascynowany tym, że ktoś z rusza w Wielki Świat, bo to pewnie jest mimo wszystko taki doskonały kontrapunkt. I, i odkrywa i nazywa najwyższy szczyt jakiegoś kontynentu tak Prawda. naprawdę, tak? I to się stało w tym tygodniu w sensie rocznicowym. Tak, 12 marca to jest właśnie rocznica taka, co do której większość historyków się zgadza, bo sam Strzelecki trochę tam pomylił nawet w swoich wspomnieniach te daty. Ja mu się nie dziwię, bo, bo byłem w interiorze australijskim i naprawdę zaciera się poczucie czasu, kiedy się tam jest. W ogóle, ja podziwiam tego człowieka, bo, bo to było 200 lat temu, bez mała pójść wtedy do wnętrza Australii w ciemno, w miejsce, gdzie on w zasadzie nie wiedział, co spotka, co tam jest. Bardzo wielu, no może nawet nie, to jest złe słowo, bardzo wielu, nieliczni poprzednicy, którzy poszli do interioru, albo zginęli, albo wracali w bardzo opłakanym stanie, łącznie z tym, że, że tracili zmysły. To było naprawdę ryzykowne I, i, i ten facet poszedł, nie wiedząc, co go czeka i dał sobie radę. Podziwiam tę Odwagę, to znaczy, wydaje mi się, że odwaga czasami tą ciekawość tłumi u niego. No nie, tak, nie, ale, ale jednocześnie odwaga, ale i mądrość, no bo to był człowiek, który był na tyle przygotowany, że mniej więcej i znał położenie, klimat, podłoże. Ale nie wszystko. On rzeczywiście się specjalizował w meteorologii i był świetnym geologiem. Znał się na skałach wybitnie. No to, dużo. to już jest Chociaż dużo. Chociaż samouk. Chociaż samouk. potrafił na podstawie skał bardzo dużo wyczytać. E, Niemniej e, niewiele wiedział. E, nie wiedział, czy tam w środku będzie pustynia, Morze, las tropikalny, ni kompletnie nic. Próbował się tego dopiero dowiedzieć. Ryzykowna sprawa. A on przetrwał, przeżył i, i przyniósł tę wiedzę e, światu. I to jeszcze z tego, co czytałem, to mnóstwo e, tych australijskich bezdroży pokonywał pieszo. Większość A... ze 11 tysięcy kilometrów. Pieszo z jucznymi końmi, tak, które, które niosły, mm. niosły bagaż, tak, to prawda. Ale e, mądrość Sieleckiego sprowadzała się także do tego, że on e, skorzystał z pomocy ludzi, z których nie korzystali poprzednicy, czyli Aborygenów. On miał prawdopodobnie co najmniej dwóch e, aborygeńskich przewodników imieniem Jackie i Charles Tara i oni pomogli. Oni pomogli. Stosunek Strzeleckiego do aborygenów był zupełnie inny niż brytyjskich kolonistów. Człowiek, który przybył z Polski, który Miał widział... Miał inną perspektywę. Inna perspektywa. On widział Indian w Ameryce Północnej, widział powstania indyjskie, widział statki niewolnicze w Brazylii, które nim wstrząsnęły do głębi. I on po przyjeździe do Australii nie mógł zrozumieć, dlaczego aborygenów traktuje się jako ludzi gorszych. Hmm. Czy w ogóle nawet nie ludzi. Bo do tego się to sprowadzało, bo w XIX wieku wielu kolonistów strzelało do aborygenów jak do zwierząt. Mm -hmm. To było straszne. Strzelecki Miał zupełnie inną perspektywę i on skorzystał z pomocy aborygańskiej. Czy to jest też pierwszy Polak, który rzeczywiście okrążył Ziemię? No, oprócz Antarktydy, można powiedzieć. Bo to... Niekoniecznie, bo być może mieliśmy takich ludzi w, we wcześniejszych wyprawach, chociażby wspomniany Gaspar Flagama, chociaż o Pacyfiku nie przepłynął, ale być może też na przykład w wyprawie Magellana tacy ludzie byli. Nie wiemy tego do końca, ale to jest człowiek, który, którego okrążenie świata przyniosło e, nauce najwięcej, Korzyści, tak? Jego odkrycia są takie namacalne, i to nie tylko samo nazwanie góry Kościuszki, ale również te odkrycia dotyczące właśnie meteorologii, geologii, budowy świata i tak dalej. Pamiętajmy, że Australia miała być dla niego tym, tą wisienką na torcie, tym zwieńczeniem. Terra Australii, najbardziej na południe wysunięty kontynent, wtedy jeszcze nie było jasne, że jest jeszcze jeden hmm. i jeszcze dalej na południe wysunięty, tyle że skuty lodem. To raz na ile lat rodzi się taki strzelecki? Ach, nie, nie wiem, ale wydaje mi się, że to może być inspiracja też w dzisiejszych czasach. No dzisiaj trudno nam coś odkryć. Ja byłem w Australii wielokrotnie, ale byłem z mapą, z GPS-em. Ale i tak wydawało mi się, że odkrywam świat. To znaczy dla każdego z nas y, y, taka podróż może być odkryciem świata, którego nie zna. To nie, niekoniecznie musimy wejść na górę, na której nikt nie był, nazwać ją i tak dalej. Ja mam takie podejrzenie, że ty w swoich podróżach trochę się wzorujesz na strzeleckim, bo i destynacje, i też trochę sposób, w jaki podróżujesz. No i potem się pisze o strzeleckim, więc. Fascynuje mnie ta postać, podziwiam go, y, zazdroszczę mu y, tego, ale nie wiem, czy bym się zdecydował 200 lat temu pójść w ciemno. Y, do Australii. Teraz to jestem taki kozak i taki odważny, bo, bo o, wie, o wiele Australii już wiemy. Ale, ale tak, lubię odkrywać świat właśnie w, taki, w takiej formie. Znaczy, zobaczyć go na własne oczy i poukładać go sobie w głowie. I tak chyba robił strzelecki. To do tego państwa też zachęcamy, bo to jest doskonały sposób na poznawanie świata. Kto dzisiaj wygra, jeszcze na koniec. Ależ to jest trudne pytanie. Wydaje mi się, że Lech wygrywa większość meczów z Wartą Poznań i wy, w tej sytuacji jest w stanie chyba wygrać 8 na 10 meczów, więc jeżeli to będzie jeden z 8 meczów, to, to Lech. To o 20.30 się przekonamy. Radosław Nawrot, dziennikarz, pisarz, gość poranny, Rozmowy Radia Poznań. Dziękuję Państwu, miłego dnia.